Dobra, słuchajcie, czas drugą część zacząć, miała być czołówka. Bo na pierdoły nie ma czasu, słuchajcie. Tak, tutaj mam płyteczkę wytrawioną, tą, którą tam projektowałem przed chwileczką. Zaraz będę tutaj wiercił, będziemy, że tak powiem, coś może wymodzę. Sorry, że się nie patrzę tutaj w okienko, ale ten, ale tutaj lepiej widzę. Żartuję. Dobra, i co? Ta płyteczka wejdzie na ten sam radiator, tylko że scalaki będą tutaj przykręcone. Wyciągamy potem, wpinamy normalne scalaki i wszystko jest ok, nie? Jeśli chcemy, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby do oryginału przywracać. Choćby nawet z tego powodu, że te scalaki są lepsze. O te. Lepsze i, no, i są dostępne. Dobra, i teraz tak. To co? Działamy. Dobra, słuchajcie, tak, otworki powiercone, będziemy próbować wstawić te scalaczki w płytkę, przylutować odprowadzenia, zamontować to wszystko na radiatorku, tak jak tutaj widzicie, już jest też przewiercone wszystko, nawiercone, będzie to wszystko z tej strony zamontowane przez te scalaki do radiatora. Działamy. No to co? Dłubiemy dalej, nie?
Dobra, chyba dobrze. Podstawiłem wszystko. No zobaczymy, co tu się będzie działo. Słuchajcie, pierwsze włączenie. Tylko teraz tak, Krumna. Podłączamy w tej chwili ten kanał, który tam wcześniej działał, czyli prawy. Dobra, zobaczmy. Tak. Wyłączmy. Bezpieczniki są, także... Sami dobrze wiecie, jak to było, bo był live, słuchajcie, z tym czymś, ale już wrócił do żywych, słuchajcie, nareszcie. Zestroiłem głowicę, zestroiłem heterodynkę na tym moim, tym analizatorze ala SDR. Dobra, mało ważne, słuchajcie, miała być jakaś tam czołówka, nie wiem, czy puszczać, czy wrzucać, chyba wrzucę jednak to, co nagrałem z tych moich wypocin, z tego wzmacniacza, który tam był niepotrzebnie w sumie robiony, chociaż on zagrał, tylko że jak zagrał. W tej chwili, słuchajcie, tutaj siedzą dwa TDA 2030 i jest nowo dodany artykuł 59. Zaje fajnie, że tak powiem. Także jeszcze raz czołóweczka pewnie, albo dobra, bez czołóweczki, słuchajcie. Tak to wyszło. Momencik, jeszcze moment. Żebyście widzieli to, co ja. Tu siedzą dwa wzmacniacze, słuchajcie, o TDA 2030 zamontowane do tego sprzętu. Gra pięknie zestrojony został. Jeszcze tylko teraz poskręcać tutaj to wszystko do kupy. Prawo i Sprawiedliwość. Powiem tak, 4 waty ma na pewno. Co do 5 to pewnie tak około, nie? Zobaczcie, bas. Przez 3 godziny debatowali nad nowelizacją. Bez basu było. Teraz bez sopranu, nie? Bonusy i upusty dla czy karty dużej rodziny. Jak wyjaśnił wiceminister polityki społecznej. Na godzinie 15 w internecie i również do sali imienia Andrzeja Wajdy, tam od godziny 16. Spory sygnał, dobra. 20. Słuchajcie, ja biorę się za skręcanie i będzie zaraz efekt końcowy. No w sumie to teraz zrobimy efekt końcowy, a potem już tylko będzie koniec, no. Tak to odbiera. Przeniósł się do pustego grobowca w Egipcie, gdzie pozostawał przez ponad 10 lat. Przez kolejne 40 lat. Basem bez basu. W opuszczonej fortecy, odżywiając się chlebem, sopran, solą i wodą. I balans. Jedna kolumna i teraz muszę przepiąć na drugą kolumnę. No kurde. Pomożności. Jest. To Atanazego z Aleksandrii, który poznał go osobiście. Dwie. Antoni dokonał... Potrzebę ukazać tolerancję w tańcu jakimś, da? Zobaczymy w piątek, ale myślę, że tak znakomity. Skąd pomysł? Tylko ja tu mam straszne zakłócenia, wiecie, i mam antenę podłączoną, mam internet, pracuję na tej samej antenie i do tego te stereo non stop się świeci. Jak odepnę antenę, to... Jak podłączymy małą, mniejszą antenę, to czułość jest wystarczająca. Właśnie to mnie najbardziej tutaj fajnie, znaczy się podobało w tych starych odbiornikach. Wystarczy kawałek drucika do anteny i radio gra. No, gdzie to jest? Albo gra, albo nie gra. Klatka Faradaya. Paweł Szymburski, Wejkot, Typa Zakrockiego. To jest taki... O. Nie ma
pasuje do niego. Dobra, podepnijmy z powrotem jednak tą antenę zewnętrzną, bo ja tutaj mam naprawdę sieczkę w tej chwili w tym. Chodzę, te komputery zatłucają jak... no... Był jednym z najdłużej żyjących w odosobnieniu samotników. Był w warsztacie, nie? Sebastianowicz. Tak, to będzie można posłuchać na antenę 4.pl/24.1, a portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję z obu festiwalowych scen. To był serwis trójki. To były wiadomości, jesteśmy też na www.radio.pl. Chyba wyłączę. Sponsorem prognozy pogody jest sklep meblowy Abra w Białymstoku. O! Też jeszcze zakłóca. Jak internet wyłączony, ale tutaj sieją mi te komputery. O, jeszcze trzeba będzie zrobić tą linkę, bo coś się przycina. Ale co? I to w tym miejscu, kurczę, co tam może się ciąć? No. Antenę podepnę. I jest git. Jak podepnę. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie, ja się zabieram teraz do składania jego. Jeszcze poprawię tą skalę przy okazji, bo tutaj coś się przycina mi w tym miejscu, ona. Pod koniec. Przepraszam, panie, kiedy rady? Taka pogoda może ujęły te sceny bezpieczne, czyli szczeli kiedy zaklekają buty obaczne. O, jakieś niepolskie. Dobra, ja pozdrawiam, kończę jego, znaczy już skończony, wszystko chodzi. Długie, średnie. Zakłócenia mam tutaj z przetworzeń. Szok! Pozdrawiam. Na razie. Do następnych filmów, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, czas, drugą część zacząć, miała być czołówka, bo na pierdoły nie ma czasu, słuchajcie, tak, tutaj...